robisz? Nic! Siemanko, tak humorystycznie, trochę może tak drastycznie dla niektórych, ale słuchajcie mnie teraz, jest prawie połowa wakacji. Jeśli bananowiec wam słabo rośnie, bo naprawdę nie mógł on wystartować, bardzo, bardzo słabo, jest cienki, czyli trochę zniszczony życiem, o, kiedyś był dotąd gruby, nie? To jest Musa iwanensis, tak samo tam, patrzcie, jak je ściąłem 3 dni temu, ten do gruntu dałem. No, już pomrów był. I dlaczego tak ścinam? Ponieważ jest jeszcze dosyć sporo sezonu, żeby zdążyło one sobie po prostu nadrobić. Wiecie, o co chodzi. A jak już taki cienki jest, badyl, i on ledwo te liście puszcza, to znaczy, że on walczy, można powiedzieć, ze sobą. Fakt, że ma tutaj sucho, ten akurat, ale powiem wam, że zobaczycie za miesiąc te banany, one tu by dostały. Chyba, że do Żyda już pójdzie ten. Te dwie doniczki. O, pewnie pomrowy wszędzie siedzą, kurde. Masakra z tym. No, także tak to wygląda sytuacja. No śmiesznie tak, ten za jakieś, nie wiem, 2-3 godziny pewnie już będzie wysunięty. Może dogram jeszcze, bo mam inne filmy do montażu przed tym, także spoko. Tak więc tak wyglądają iwanensis poprzycinane. Tak więc jak masz słabego bananowca, ciachać. Jeszcze raz ciachać. Musa apple, zobaczcie. Od sadzonki puścił drugi odrost i praktycznie rosną, bo tak samo wyglądają. Śmiechowe, co? Siemanko, w drugim dniu idziemy zobaczyć, jak podrosło to. Wiecie co? Po ścięciu. Miałem wczoraj skończyć, ale mówię, poczekam. Uwaga, 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 uwaga. Zdziwicie się. Tadam. Widzicie? Takie cuda. Jest moc. Myślę, że jakieś z 3,5 cm. Tamte tak samo. Cały czas rosną. No, także taki eksperymencik. Jak macie jakieś słabizny, dajcie znać. Też jestem ciekaw, jak wy tam robicie. Jak wy to tniecie, czy w ogóle tniecie, czy po prostu wasza niewiedza zabija potem te bananki. Ale nie martwcie się, ja też straciłem tego od groma. I nic na to nie poradzimy. Kto nie testuje, ten się nie dowie. Jak z tym uprawianiem tych dziwolągów. Zobaczcie, co tu się dzieje znowu, pięknie. Gimbala wziąłem. Kurczę, kupiłem go, a co mało praktycznie go używam. Dobra, dziękuję bardzo. Oczywiście do następnego razu. Trzymajcie się.